Elwina, Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, widzicie ten piękny wschód słońca? On oznacza, że dzisiaj będzie coś naprawdę potężnego, tak jak ocean, który jest za mną. No dobra, za mną jeszcze oceanu nie ma, ale się robi. Słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę i to oznacza, że mamy wolne od szkoły. Wczoraj byłem w szkole, w tej głupiej budzie, w sobotę. Żałuję tego bardzo i dzisiaj nie powtórzę tego błędu. Dzisiaj, słuchajcie, robimy sprawy ważne, czyli nie tam jakaś szkoła, kurde, w Minecraft. Nie, no wiadomo, że szkoła jest ważna, ale może nie w Minecraft, nie aż tak bardzo. Dlatego ja bym bardzo chciał pojechać, ale proszę jechać. No i elegancko, dlatego, słuchajcie, pojedziemy sobie w jedno miejsce i tam wam powiem, co dzisiaj robimy, a będziemy robić naprawdę coś ważnego. Pamiętacie, jak nie tak dawno temu byłem na wyprawie w Endzie? Robiłem to po to, żeby pokazać, że Maciuk jest koksem, a Maciuk sam potrafi zabić smoka Endu i zdobyć elytrę. To było nie tak dawno, udało mi się to zrobić i została mi tylko jedna rzecz, żeby udowodnić wszystkim, że Maciuk jest koksem. Tą rzeczą jest oczywiście rozprawienie się, po prostu załatwienie drugiego najcięższego bossa, chociaż nie wiem tak naprawdę, który jest cięższy, a który jest drugi najcięższy, ale jednego z dwóch najcięższych bossów w grze, oczywiście w pojedynkę. Mowa rzecz jasna o Widerze. Nie tak dawno, bo kilka dni temu razem z Elvisem pokonałem Widera. No ale po pierwsze, tam był Elvis, po drugie był jakiś TNT na początku, a dzisiaj zrobimy to tak jak należy, tak jak prawdziwy mężczyzna. Dlatego mordy, koniecznie stawcie suba, pamiętajcie właśnie o tym, żeby subskrybować, bo codziennie są odcinki. Nie dość, że mamy szkółkę, to jeszcze robimy ocean i wtedy będzie naprawdę szto siwo. Także nie przegapcie nic, subskrybując kanał, bo byłaby wielka szkoda. Wpadajcie na Instagrama, jest podany pode mną, macie codziennie relacje i kilka fotek w tygodniu, więc koniecznie wpadnijcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Jest także TikTok w opisie, a jak nie chcecie zaglądać, to powiem wam, że jest TikTok Maciuch. Tam również macie w tygodniu kilka TikToków, również z Energylandii, w której się właśnie w momencie, kiedy to oglądacie, znajduje. Także koniecznie wpadajcie. Instagram Maciuch, TikTok Maciuch i YouTube, no to Maciuch Minecraft. No i tak, oczywiście, nie będziemy lecieć sobie do Netheru, żeby to wszystko zdobyć. Ja mam to przygotowane, ja to wziąłem, słuchajcie, od Elvisa, tak, poprosiłem go, żeby on mi jeszcze dał, bo on ma tego dużo, no w sensie, nie, dobra, tak naprawdę nie mam pojęcia, ile on tego ma, ale wcześniej to on mi ogarniał rzeczy, jak razem z Elvisem walczyłem przeciwko Witherowi, to on to brał. Teraz zapytałem go, czy może mi dać drugi raz i powiedział, że no na początku kręcił nosem, kręcił głową, on takie ruchy robił, ale ostatecznie się zgodził. Warunek jest jeden. Mam to zrobić w zabudowanym terenie, czyli patrzcie, w ogóle ta góra, ostatnio jak tu byłem z moją olbrzymią górą TNT, to ta góra sięgała mniej więcej do tego momentu, który teraz widzicie. Nagle jej nie ma, no kopało się, kopało. Ej, naprawdę robi się tutaj bardzo ciekawie, ja tylko chciałbym, jeśli można tutaj gdzieś sobie wejść, bo właśnie Elviso mówił, że ja mogę to zrobić, ale tylko jeżeli to nie będzie na otwartej przestrzeni, czyli nie mam tego robić tutaj, nie mam tego robić na przykład, słuchajcie, o tutaj jak wejdziemy, tylko mamy wejść w jakąś jaskinię, w jakąś dziuplę i tam go odpalić, żeby on po prostu nic nie popsuł na 100%. Dlatego myślę, że to będzie całkiem dobra miejscówka, jak to było. Ojoj, ale bym wpadł, ale byłby przypał. Dobra, słuchajcie, to myślę, że jest całkiem dobra miejscówka. Tylko że kurczę, on rzeczywiście będzie mógł tutaj wylecieć tak naprawdę. Ja bym, wiecie co, poszedł gdzieś jeszcze niżej, poszukał jakiegoś zabudowania. Kurde, czy ja to wszystko tu ja robiłem? O kurde, jakie to jest mocne. Dobra, to jest teren, którego potrzebujemy. Myślę, że tutaj, słuchajcie, zabudujemy troszeczkę ścianę i po prostu będziemy się z nim naparzać. Jest tutaj dosyć dużo otwartej przestrzeni, ale wiecie co, troszeczkę zaryzykujemy. Będzie fan. Ja zakładam zbrojkę w tym momencie, oczywiście jest mocna. Miecz mam mocny i mieczyk też mam mocny, ale to są rzeczy, z których korzystałem przy walce ze smokiem. Robimy, słuchajcie, oczywiście naszego Witherka kochanego, ale nie będziemy stawiali TNT tak jak ostatnio Elvis. On zrobił coś takiego, że postawił właśnie TNT przy nim, no jak on wybuchł, bo on na początku się tam ładuje i wybucha, no to TNT mu zabrało trochę życia. Nie, my robimy to tak jak prawdziwi mężczyźni, tak jak należy, czyli po prostu gołymi pięściami. Nie no, nie no, bez przesady. Mieczyk może być. Dobra, jedna czaszeczka, druga czaszeczka i czuję ekscytację. Może nie taką jak w Endzie przed smokiem, ale słuchajcie, nigdy jednak tego nie robiłem. Nigdy nie walczyłem z Witherem samemu. Dobra, czytałem, go! Dobra, mamy typeczka. Ja w takim razie, o kurde, nie no, ja uciekam. I teraz tak, gościu, weź się naładuj. I jak ty sobie wybuchniesz, jak ty się naładujesz, to oczywiście dostaniesz headshota od Maciocha. 3, 2, 1, go! Dobra, typie, pyk stący. O kurde, gość jest mocny, ale patrzcie, mój łuk jest jeszcze mocniejszy. Ważne, żeby go tylko trafiać. Ej, serio, typie, ale weź, jak już masz coś rozwalać, to weź rozwalaj tutaj, bardzo cię proszę. O kurde, chłop oszalał.
Ej, ale patrzcie, słuchajcie, idzie naprawdę dobrze. Ja nie trafię tak dużo życia. O, kurde, bele, Marce, pele, wiesz, ja bym jednak sobie coś szamnął. Myślę, że to jest dobry pan, ale już Ja mnie podrzucił, co za świr. Dobra, ja uciekam. Ja przed nim uciekam. Po prostu, słuchajcie, tutaj ja się wbiję. O, patrzcie, on będzie nam troszeczkę tego rozwalał. Czy gość się zbaga? Gość się zbagował, ale będzie dostał. O kurde, już to psuje. I bardzo dobrze, właśnie po to cię tu ściągnąłem, żebyś ty pie psuł. Żebyś to psuł. Jest dobrze, słuchajcie, prawie połowa życia. Jeszcze jeden kill dostanie i kurde, no, dobra, troszkę więcej. Dobra, już ma połowę życia. Jest naprawdę gituwa maciochuwa. Ja mam zdecydowanie ponad połowę życia i mi się to bardzo podoba. Właśnie psuj, o, właśnie to psuj. O, mieczyk, typie. Dobra, jesteś naparzany. Słuchajcie, jak tam jego życie, no? Jego życie ma się chyba... Nie no, jest rozwalany! Ja nawet, słuchajcie, ja mogę sobie nawet tutaj pójść. Ja mogę sobie nawet o kurde. Dobra, mam połowę życia, nie jest aż tak kolorowo. Ja myślę, że tyle, żeby on odsuł. Wiecie co? Ja spróbuję go wykorzystać. Ja się spróbuję podbudować. Czy on mi na to pozwoli, czy on mnie zrzuci? No właśnie. Ten jak... Aj, gościu będzie mnie zrzucał, prawda? No, można się było tego spodziewać. Ale dobra, już jesteśmy troszeczkę wyżej. Typie, weź się do mnie nie przytulaj, ja się nie chcę z tobą aż tak zakolegować. Ja cię naprawdę lubię, ale nie, jednak nie. Jednak cię nie lubię. Nie! Dobra, to było... Ej, serio, co ja robię? Co ty wyprawiasz? Ty się prosisz o to. Dobra, ja się chciałem tutaj wbić. Teraz tak, szamię sobie. Pyk. I teraz tak, typie, dobra, już mam cię dosyć. Z mieczyka obrywasz, bo zdecydowanie za dużo po prostu dałem ci wolność. Oj, zdecydowanie, dobra, patrzcie. Co z nim robi mój mieczyk? To jest mega mocny, dobra, wiecie co, ja się jednak wbijam tutaj. O kurde, bele, Marce, pele. Ja bym chciał się jednak tutaj wbić, żeby mi się troszeczkę życie zregenerowało. No dobra, nie jest jednak tak prosto, bo czym bliżej go się jest, tym jego wybuchy zadają więcej obrażenia. No ale teraz patrzcie, ile on ma życia. Chociaż mu to też się... Ej. Chłopaczyna też się regeneruje. To nie bardzo nieładnie. Ja nie wiedziałem, gościu, ty taki jesteś świrno i... rozwalony. Co ja wam powiem, gości był, gościa nie ma. Ciężko mi powiedzieć, czy on cokolwiek tutaj pomógł, ale tak naprawdę nie to było istotne. Ważne jest to, że troszeczkę klocków rozwalił, no w sumie ja troszeczkę też tutaj nabudowałem, więc to mogło wyjść na zero, ale mordy. No słuchajcie, nie dość, że Maciuch pokonał jednego z dwóch najtrudniejszych bossów w Minecraft, tym samym wyczerpując listę rzeczy, które Maciuch lub musiał zrobić, żeby stać się Maciuchem koksem. Także no dziękuję, oczywiście brawa dla Maciucha. No to do tego, kurczę, mamy tą gwiazdę Netheru, więc możemy zrobić mój własny, prywatny beacon i to jest bardzo dobry pomysł. W celu zrobienia beacona musiałem wrócić do pierwszej bazy tuż przy willi Elvisa i patrzcie, ile ja mam żelaza oraz oczywiście mam rzeczy do zrobienia beacona, także tutaj też mamy crafting, więc wtykamy sobie to. Proszę powiedzcie, że tak się robi beacon, proszę powiedzcie, tak! Nice, dobrze, słuchajcie, nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu robiłem beacon sam, więc się udało, to mnie cieszy. No i teraz, słuchajcie, no pytanie, ile nam się uda zrobić tego? No myślę, że no jakby no minimum będziemy mieli stack bloków, no nie, no to wiadomo. Ale z tego co pamiętam, razem z Elvisem robiliśmy, było potrzeba na maksymalny poziom około 2,5 stacka bloków. To jest dużo, no i już jakby widać, że no nie ma szansy nawet na to, ale powiem wam tyle. Zrobimy tyle, ile będzie się dało, bo i tak my naprawdę tych beaconów mamy tutaj tak dużo, że to jest, słuchajcie, ja nie wiem, czy to w ogóle jest legalne mieć tyle beaconów. Jak ktoś by je policzył, to naprawdę wyszłoby mu bardzo dużo. Patrzcie, mamy 1,5 staka i z tego sobie zrobimy po prostu tyle, ile będziemy w stanie. Tylko teraz trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Ja mam jedno wypatrzone, ale najlepiej wiadomo, że byłoby znaleźć miejsce, gdzie po prostu zasięgi innych beaconów nie dochodzą. Patrzcie na to, tutaj dwa beacony są mega blisko siebie, na 100%, no dobra, nie jestem pewien, na 99% te efekty się nie mnożą, ani nie dodają, po prostu jak tutaj mamy haste 2 i tam mamy haste 2, to pomiędzy, czyli w obszarze, który obejmuje i jeden beacon i drugi, mamy po prostu haste, tutaj mamy po prostu haste, to jest dziwne, ale spoko, mi to nie przeszkadza, ja już sobie wypatrzyłem miejsce, tak, moglibyśmy uderzyć tam, ale widzę, że tam jest troszeczkę wykopane, zresztą tutaj jest jeden beacon, tu jest drugi. Ja bym uderzył w tamtą stronę. Co prawda tam jeszcze nie jest do końca wyrenderowane. Ja sobie, wiecie co, nawet bym przeszedł chyba tędy. Tutaj mnie atakuje jakiś gałganiarz, ale my go sobie olejemy, przejdziemy tędy. Dlaczego? To wam zaraz powiem.
o, słuchajcie, gdzieś tutaj, w tej okolicy właśnie bym postawił beacon, bo tamte dwa zostawiliśmy za sobą, one są kawałek stąd, a ten, no jest w zasięgu wzroku, ale kurde, ja mam w zasięgu wzroku dwa beacony i to tylko dlatego, bo mam mały render distance zostawiony, 10, no bo jak się biega po mieście, to po prostu nie trzeba mieć wysokiego. Więc ja bym postawił go gdzieś tutaj, bo to wszystko, słuchajcie, co tutaj widzicie, również będzie kopane, to po czym teraz chodzę też będzie kopane. Sami widzicie, jak to wygląda. Tam, słuchajcie, jest kopane, tam jest kopane i tutaj to wszędzie będzie kopane, więc tutaj zdecydowanie ten beacon się przyda. Dlatego właśnie, tutaj go sobie postawimy po prostu tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz bierzemy, słuchajcie, sobie naszego właśnie tego beacona. Robimy go w ten sposób. No i pięknie. I pico bello magnifico. Mi się to bardzo podoba. Bierzemy teraz w takim razie, słuchajcie, to żelazo. Żeliwo. Oczywiście, macie, lubię żeliwo. Stawiamy pierwszy poziom. No i gituwa. Myślę, że drugi sobie też na luzaczku zrobimy. To jest, słuchajcie, już pierwszy poziom. Czy ja mogę ci tam typeczku włączyć? Nie sięgam, dobra, trudno. Także postawimy sobie drugi poziom na luzaczku. No trzeciego już nam się prawie na pewno nie uda, bo to rzeczywiście już będzie naprawdę duża powierzchnia. Ale spoko, loko i maroko. Po prostu damy tyle, ile będzie się dało. Później ktoś do tego jeszcze, słuchajcie, coś dokopci i na pewno będzie gituwa maciechuwa. Patrzcie, słuchajcie, jak to ładnie idzie, stereo. To jest dobry widok. Myślę, że tutaj ten poziom też uda nam się wypełnić. Nawet troszeczkę wyjdziemy, zaczniemy jakby tą obramówkę robić. Patrzcie, tutaj. No pięknie. Ej, może się uda! Ej, serio, patrzcie na to. Powinno się udać, trzeci poziom powinno się udać. Znaczy, no tak, no trzeci poziom się powinno udać. Nie wiem, jaki to enchant nam da. No ale ej, no jest gituwa. No patrzcie, słuchajcie, jaką piramidę zrobił Maciek. No pierwszy raz w życiu stawiam beacon. Nie wiem, w sumie czy pierwszy raz, może kiedyś stawiałem. A może nie, a nie powiem wam. Dobra, i teraz te 10 to chyba postawimy po prostu byle jak. O, myślę, że w taki, słuchajcie, sposób będzie spoko. Pykson, tykson, teraz pyk, pyk. No i gitujarka, siemanko. Teraz tak, wbijamy sobie tutaj. Proszę mi to jakoś tutaj działać, ja chcę hejsta. I teraz co, ja muszę tutaj dać regeneration, czy ja muszę tutaj żelazo, pyk. Ej, chyba działa! Nie, nie działa. Nie, działa! Działa, dał mi hejsta! I widzicie, wcześniej tutaj nie miałem hejsta, a teraz już go mam. Nie ma co prawda hejsta dwójki, no ale to wynika oczywiście z tego, że nie ma w ogóle pełnego tutaj poziomu wypełnionego. Także słuchajcie, nie dość, że udało mi się pograć Widera, udało mi się postawić beacon i jeszcze go uruchomić, no po prostu potrójne combo. Ziomki, naprawdę bardzo genialny odcinek, bardzo udany i żeby był udany w 100% brakuje tylko, żebyście oczywiście zostawili suba, będzie mi bardzo miło, a wy będziecie mieli codziennie materiały i po prostu nic nie przegapicie ani ze szkoły, ani właśnie z budowania oceanu. Jak widzicie, prace są bardzo, słuchajcie, bardzo wciągające i po prostu one zabierają bardzo dużo energii i czasu, jeszcze dużo przed nami, ale wszystko jest jak najlepszej drodze. Zostawcie koniecznie suba, żeby tego nie przegapić. Pamiętajcie o Instagramie, podany pode mną, macie codziennie relacje i fotki kilka razy w tygodniu. Do tego macie TikToki kilka razy w tygodniu podane w opisie. TikTok Maciuch, Instagram Maciuch, koniecznie wbijcie, będzie mi bardzo miło. Subika już oczywiście zostawiliście. Dzięki, do następnego, yo!